Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dziewiarskiego. Ja nazywam się Gabriela, ale możecie mnie znać jako Fiordlana tutaj na YouTubie, Instagramie oraz na Facebooku. Mówię tak po prostu kolejny odcinek, ale to jest taki nie... może niespodziewany, powiedziałabym, odcinek, ponieważ już 50. Ja sobie dalej tego nie wyobrażam, że jest to aż 50. I nawet dzisiaj rano sobie oglądałam ten wcześniejszy, ten pierwszy odcinek, który nagrywałam z tak wielkim stresem, który nagrałam, usunęłam, później nagrałam jeszcze raz i wrzuciłam do tego YouTube'a i tak naprawdę po godzinie czasu chciałam go usunąć i bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłam, ponieważ gdyby nie to, to nie byłabym tu, gdzie teraz jestem. Dzisiaj dość specjalny odcinek. Możliwe, że nie będzie taki oczywisty jak zawsze, bo mam taką małą niespodziankę, z czego jestem bardzo dumna i chcę się z Wami tym podzielić, ale nim to, no to chcę pokazać mniej więcej, co mam teraz na drutach, na szydełku i tak dalej. Mam, można powiedzieć, dwa takie drobniutkie skończone projekty i jeden taki, o którym do tej pory nie wiedzieliście, nie chwaliłam się, że go robię, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje. Pierwszą rzeczą, jaka jest najważniejsza chyba w tych takich naszych spotkaniach, to jest oczywiście coś do picia, najchętniej robótka, jeśli macie akurat chwilę czasu, żeby ze mną podziergać. Dajcie znać w komentarzu, co aktualnie macie na drutach, na szydełku. Jestem bardzo ciekawa. Ja dzisiaj mam taką kawę, którą zrobiłam z 2 godziny temu, więc teraz można powiedzieć, że już mam ice coffee w moim jednym z ulubionych kubków. Super health and mama, no bo oczywiście po norwesku. A w tle oczywiście mój widok z tarasu, musiałam się z Wami podzielić i właśnie widzę, że mój kot się tutaj już zbliża, więc pewnie zaraz będzie próbował się wkraść mi na kolana, więc łyczek i będę opowiadać dalej. Więc jeśli chodzi o skończone projekty, no to takie drobiazgi, ale ja się mega cieszę. Skończyłam kolczyki, dokładnie te złote mam na sobie, a te czerwone mają taką czarną końcówkę. Nie usztywniałam ich tak naprawdę, robiłam je dość ciasno i tak się zastanawiam, czy w ogóle potrzeba je usztywniać. Jeszcze zobaczę, jak będą z czasem, czy się nie będą za bardzo rolować, czy jakoś zaginać, ale myślę, że starczy im tak, jak jest. Dzisiaj testuję, jak to wygląda. Już oczywiście moje córki zauważyły, przynajmniej jedna, która ma, może tak, obydwie miały przedziurawione uszy, bo chciały strasznie mieć na komunie swoją kolczyki, no ale jednak młodsza córka, jej wypadły w pewnym czasie i ona stwierdziła, że nie chce już wkładać, bo się trochę bała, że ktoś się wyrwie, że zgubi i tak dalej. No i po prostu nie zaleczyło się jej to i zagoiły się na tyle, że już nie ma po prostu dziurek. Starsza ma, nosi kolczyki, ostatnio nawet sobie kupiła nowe kolczyki, nie pamiętam, bodajże z wilkiem, właśnie takie, ale ona ma takie właśnie sztyfty. Nie chcę za bardzo też jej dawać takich wiszących, no bo to jednak wiadomo, 10-latka aktywna tym bardziej, no to myślę, że zrobię. Tym bardziej, że mam takie końcówki, które mogę po prostu zrobić, na zasadzie dokleić, tak? Że zrobię coś na szydełku i dokleję po prostu, że będzie miała takie te sztyfty. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale no na zasadzie nie takie wiszące, jakie mam teraz. No ale oczywiście jakieś tam pewnie powstaną. I jedyny plus też jest taki, że ta moja trochę... może mój brak weny troszkę popuścił i narzuciłam coś nowego na druty, a dokładniej trochę przerabiam na cudeńka. Taki nowy hashtag powstał. I ja wzięłam się za włóczkę, tutaj Wam pokażę, tą zieloną. Viking Bambino, czyli to jest resztka włóczki, która została mi po mojej Fiskator Dress, tej zielonej, butelkowa zieleń. Zostały mi 2,5 motka i tutaj już powoli powstaje nowy projekt. Powoli, wczoraj zaczęłam, więc idzie, wiadomo, szybko. Tym bardziej, że skupiam się tylko na tym jednym projekcie, więc dlatego też idzie, widzę, że podgonić. Jeśli chodzi o ten tank top czarny, no to jeszcze muszę się jednak zastanowić, jak to tam rozwiążę, bo mam już jeden pomysł, jednak mimo wszystko chyba nie będzie to taki bubel, bo wielu osobom mimo wszystko się spodobało i ja się jeszcze muszę do tego przekonać, ale mam jeden pomysł na przeróbkę tego. Co prawda
nie chciałabym tam tego próć, a wymagałoby to całkowitego prucia. Tym bardziej, że ostatnio sobie chodziłam sama w tym topie i mi on pasuje taki, jaki jest, więc zrobię po prostu kolejny z tą przeróbką, ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na razie nie chcę się na tym skupiać, zostawię to w międzyczasie. No ale zobaczymy. Trochę aut koło mnie jeździ. Przed chwilą ktoś tutaj kosił trawnik, więc mam nadzieję, że za bardzo nie będzie tutaj ten hałas w koło nam przeszkadzał. Myślę, że co chwilę jakaś pszczoła, bączek coś tutaj albo widzę w kamerze, albo gdzieś tam mi zabiera moją uwagę. No ale zobaczymy, może się uda. No, ale teraz chciałam przejść do czegoś, co mam tu w tym moim koszyczku. Ponieważ chcę się pochwalić i może jak już widzicie po nazwie tego odcinka 50, ja dalej nie wierzę, 50, jest tu ponad 1000 osób. No, za chwilę będzie też 500 post na 500 post na Instagramie, więc też będzie wielkie świętowanie. No i takim moim, powiedzmy, świętowaniem chciałam się z wami podzielić i tak. Dalsza część tego odcinka będzie troszkę specjalna, ze specjalnym gościem. A dokładniej z takim oto gościem. I tym gościem jest Fiordzia. Fiordzia, ponieważ to będzie taka główna aktorka. Ja będę tylko taką w tle, będę troszkę bardziej opowiadać, ale to jest główna gwiazda właśnie cyklu filmów, które pojawią się na kanale Fundacji Małych Serc, których mam zaszczyt zostać ambasadorem, właśnie który najbardziej, fundacja, która zajmuje się najbardziej właśnie ośmiorniczkami dla wcześniaków. Jestem mega dumna. Ja oczywiście mam swoją Fiordzię, która będzie mi tutaj pomagać, pokazywać, motywować. Mam nadzieję, że też zachęcać was, aby zrobić razem ze mną też takie właśnie maskotki i nie tylko. Ponieważ no, troszkę się rozrasta ta cała akcja, coraz więcej osób jest zainteresowanych też nie tylko samym dzierganiem, ale też właśnie pomaganiem w różnoraki sposób i ja właśnie w tych filmach będę powoli opowiadać, jak można pomóc, na co zwracać uwagę, więc mam nadzieję, że ta nasza rzesza się troszkę zwiększy, że coraz więcej wolontariuszy będzie brało udział. No i oczywiście tutaj jest kwestia taka, że Fiordzia jest takim przykładowym właśnie, przykładową ośmiorniczką. No i oczywiście ona nie będzie wysyłana do dzieci, do wcześniaków. Ona jest taka pokazowa, więc mogę ją zabierać wszędzie, pokazywać. To jest taka moja. Ale oczywiście, że ja wykorzystałam tutaj dedykowaną włóczkę, jaka jest Drops U6, to jest dedykowana, jeśli zobaczycie na stronę fundacji, to jest jedna z, ale z dowolnej tak naprawdę włóczki można wykonać taką ośmiorniczkę próbną i dopiero wtedy można po prostu robić z takich już oryginalnych, ale jeśli chodzi o takie właśnie ośmiorniczki próbne, ja będę robić tutaj już, mam naszykowane, będzie siostra bliźniaczka, którą wyślę właśnie do Polski na, jakby to powiedzieć, na sprawdzenie, na kontrolę, czy po prostu ta moja ośmiorniczka się nadaje, tak? No i mam nadzieję, że co jakiś czas uda mi się wysłać taką paczuszkę właśnie z ośmiorniczkami do wcześniaków w Polsce. Tutaj nie ma aż tak bardzo popularnej tej akcji, ale też nie ma tak bardzo wcześniaków. W Polsce jednak jest to dużo większa ilość już samych urodzeń, a no to wiadomo, to już od razu procent tak samo urodzeń jako wcześniaków automatycznie wzrasta. Ale oczywiście poza ośmiorniczkami można pomóc także w różny inny sposób. Wiem, że też jest dość dużo osób tutaj, które robią tylko na drutach. No i jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle, czy słyszeliście kiedykolwiek o tej akcji? Jestem ciekawa, czy po prostu jest to jakaś nowość dla was, czy po prostu gdzieś tam coś słyszeliście, że coś tam było, albo czy wiecie konkretnie, że jest właśnie grupa na Facebooku, grupa, jest konto na Instagramie, jest profil na YouTubie, no i tam właśnie zachęcam was, żeby oczywiście, jak tradycyjnie w tym filmie zostaną wszystkie linki do tych kont i mam nadzieję, że
zasubskrybujecie ich, poopatrzycie, może się zainteresujecie, w jaki sposób właśnie wspomóc. A dlaczego jest to ważne? No bo czasami takie czytałam też komentarze pod niektórymi postami, ponieważ ja akurat muszę wam powiedzieć, że no ośmiorniczki to można powiedzieć, ja nie byłam wolontariuszem wcześniej, troszkę ze względu na to, że no tutaj dzieli mnie jednak ta odległość i druga sprawa, że materiał jaki jest tutaj wymagany, no nie jest tak bardzo dostępny tutaj w Norwegii, ponieważ tutaj nie ma aż takich wymagań, jeśli chodzi o sanepidowski i tak dalej, no bo tak jak mówiłam, tutaj nie ma aż tak wcześniaków, więc są oczywiście ok dla małych dzieci, ale jeśli chodzi o maskotki dla wcześniaków, no to te wymagania są już troszkę wyższe, więc dlatego jakoś tak nie było też może okazji, ale cały czas podpatrywałam. Tym bardziej zainteresowałam się tym, gdy w mojej rodzinie pojawiły się bliźniaki, wcześniaczki, których ja mam tą przyjemność być matką chrzestną. Więc gdy tylko dostałam zapytanie, czy zechciałabym być właśnie w takiej właśnie, w jakąś wspomocną akcję, czyli zostać, tak jak teraz się okazało, ambasadorem, chociaż to tak jakoś dziwnie brzmi trochę jak dla mnie, ponieważ ja bym pomogła tak czy siak, ale no stwierdziłam, że ciężko by mi mówić, że no ta fundacja, że oni, bo ja już się trochę czuję częścią, już mam swoją fiordzie, już też będę wolontariuszem i obiecuję wam to też, że za niedługo zrobię właśnie tą próbną, o właśnie jakieś bączki się tu jakąś zrobię tą próbną, wyślę i też będę robić właśnie ośmiorniczki. Tym bardziej, że nabór na nowych wolontariuszy będzie już tego lata, kolejna edycja. I wtedy właśnie większe grono, więc teraz można się trochę dowiedzieć, co i jak jest ten jeszcze czas. Oczywiście czas wakacyjny, spędźcie jak najlepiej, ale warto myślę, żeby zobaczyć, co to jest, trochę się zaciekawić, czy jest to coś dla was. Czy możecie nawet, jeśli chociażby nie szedełkując, to może w jakiś inny sposób pomóc, bo naprawdę tych możliwości jest pełno. No i tak jak zaczęłam mówić, dlaczego uważam, że te maskotki są ważne? Ja akurat właśnie dla wcześniaczek naszych małych w rodzinie, które już mają kilka lat, robiłam sama takie maskotki, ponieważ no gdzieś tam słyszeliśmy, że no maskotki, takie ośmiorniczki, ale to większość też osób sprzedawała, co myślę, że jest bardzo no trochę nie fair, jeśli chodzi o to, ponieważ takie właśnie ośmiorniczki z fundacji są darmowe dla wcześniaków i no ciężko tutaj troszkę było, przynajmniej jeszcze te kilka lat temu, trochę tego wybić, powiedzmy, żeby właśnie takiego sprzedawania ze wzoru, jaki został zatwierdzony właśnie tutaj przez fundację. No i mam nadzieję, że jednak pozostanie ta akcja dla tych wcześniaków. Rozumiem też, że inne osoby, które nie mają wcześniaka, ale mają noworodka i tak dalej, też są zainteresowane tego typu maskotką, ale muszę wam powiedzieć, że od niedawna można zakupić fioletową meduzę. I ta fioletowa meduza jest właśnie przeznaczona dla starszych dzieci, nie wcześniaków, dla noworodków. Można ją kupić właśnie poprzez wspieranie tej głównej akcji, którą są ośmiorniczki dla wcześniaków. Więc zawsze jest jakaś alternatywa i myślę, że to też jest fajny pomysł, bo to odseparuje troszkę właśnie darmowe ośmiorniczki dla wcześniaków od właśnie tych do zakupienia meduz dla starszych dzieci. Tym bardziej, no one też są przesłodkie. A dlaczego akurat ośmiorniczki są takie ważne? No chyba nie muszę mówić o tym, że to jest bardzo duża pomoc terapeutyczna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykonane to jest z bawełny stuprocentowej. Jest oczywiście bezpieczne, jest sterylizowane przed włożeniem do inkubatorów, ale również przed włożeniem do inkubatora, do takiego maluszka, malutkiego bardzo, takiego no, nawet wielkości takiej ośmiorniczki, to każda mama nosi właśnie blisko siebie taką ośmiorniczkę i razem z tą ośmiorniczką jest przekazywana cząstka tej mamusi do tego dziedziusia małego i on czuje się dużo bezpieczniej, zasypia dużo spokojniej. I tym bardziej ma się do czegoś przytulić.
I ma też co tutaj pomiętosić, podotykać. Jej sensoryczna stymulacja, nie dość, że kolorami, ponieważ te ośmioliczki naprawdę są w tak przedcudownych kolorach. To jeszcze właśnie faktury, ponieważ te macki mają też imitować pępowinę. Ponieważ małe dzieci mają ten taki właśnie, jakby to powiedzieć, no chcą łapać coś. I bardzo często było tak, że w inkubatorach łapały wszystkie rurki, kabelki, które utrzymywały je przy życiu i zdrowiu i wyrywały je po prostu. A teraz, jak mają razem ze sobą taką właśnie ośmiorniczkę, no to zdecydowanie bardziej wolą tutaj bawić się i przytulać do takiej cudownej zabaweczki. Spotkałam się też z taką troszkę opinią. No dobra, no ale to nie można kupić jakichś po prostu zabawek i tyle. Nawet ośmiorniczek, czy jakichś tam kotków, piesków, obojętnie co. No nie do końca, bo przede wszystkim chodzi tutaj o materiał, jaki jest wykorzystany. Jest to 100% bawełna i każda ośmiorniczka jest zrobiona z sercem. I to nie jest tylko to, że my dajemy coś po prostu dla tych małych dzieci, dla także ich rodzin oczywiście, bo oni nie mogą być cały czas przy tym maleństwie, nie mogą go przytulać, muszą patrzeć przez plastikową pokrywę inkubatora. Czasami mają tylko możliwość dotknąć gdzieś tam wkładając rękę, a taka ośmiorniczka jest razem z nimi i jest w niej jakieś takie też ciepło, no bo jednak tu łączona jest piękna pasja, która powinna właśnie, moim zdaniem, rozprzestrzeniać takie właśnie ciepło. I to jest taka czysta postać tego właśnie, że my razem z tą pasją dajemy coś od siebie i fajnie, że możemy się tym dzielić. I też fajne jest to, że bardzo często mamy, które akurat są w takiej sytuacji, że urodziły wcześniaka, dostały właśnie takie maskotki, to później dalej szerzą tą wiedzę, dalej dzielą się, albo też uczą się robić na szydełku i robią dla kolejnych dzieci właśnie takie maskotki, więc to jest naprawdę, naprawdę ważne. Taka mała niby rzecz, ale bardzo ważna i myślę, że fajnie jest wspierać coś takiego, dawać tak naprawdę niewiele od siebie jako... można powiedzieć, niewiele. No czas jest bardzo cenny, tak? Więc dając swój czas, swoją pasję, możemy robić coś naprawdę dobrego i ja jestem naprawdę dumna, że będę mogła być też częścią tego, już sam jako wolontariusz oraz jako taki właśnie ambasador. No i tak, żeby za dużo też nie mówić, bo zachęcam Was, jak tylko pojawią, oczywiście trochę trzeba będzie jeszcze poczekać na te filmiki, ale na pewno pojawią się przed właśnie nowym naborem na wolontariuszy i oczywiście ja to będę też wszędzie trąbić wokoło, więc mam nadzieję, że nie przegapicie tego. I właśnie zachęcam Was, żeby zaglądać tam, bo myślę, że będzie tam dość dużo wiedzy. Oczywiście wybaczcie, bo się mega stresowałam. To nie jest aż tak do końca jak nagrywanie takie, że coś tutaj sobie rozmawiam z Wami, tylko już troszkę czułam taką presję, że jednak no muszę powiedzieć tak wszystko dokładnie, żeby nic nie pomylić i no stres był naprawdę, więc mam nadzieję, że z czasem, tak jak z tymi podcastami, będzie po prostu z tym nagrywaniem też tych filmików troszeczkę lepiej. Dostaję naprawdę super pomoc od dziewczyn, które zajmują się fundacją, więc mam nadzieję, że będzie jak najlepiej i zbierze się nas coraz więcej, bo naprawdę zapotrzebowanie na ośmiorniczki jest przeogromne. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, ile jest potrzeba. Tak można przeliczyć średnio na miesiąc, jest potrzeba około 1000 ośmiorniczek. 1000 ośmiorniczek na miesiąc. Dużo? No myślę, że dużo, więc druga sprawa też jest właśnie, jeśli tak się zastanawiam, że często rodzice starszych dzieci trochę mają pretensje, ale dlaczego nie można zrobić, oddać też starszym dzieciom? No jeśli chodzi o starsze dzieci i oddawanie, no niestety, fundacja nie ma takiego zaplecza, nie ma takich możliwości i finansowych, przede wszystkim finansowych, żeby po prostu robić te maskotki, te ośmiorniczki dla wszystkich dzieci. No nie jest to realne, ale popatrzcie, już 1000 ośmiorniczek na miesiąc dla samych wcześniaków to jest bardzo dużo
I tak naprawdę tych 8 liczek brakuje, bo cały czas są poszukiwani wolontariusze, którzy mieliby możliwość poświęcić swój czas i stworzyć właśnie takie piękne arcydzieła, które zostają później z tymi dzieciaczkami na całe życie. I to jest właśnie też bardzo ważne moim zdaniem, że właśnie to jest takie... Ja wiem, te dzieci nie będą tego pamiętać, że były w inkubatorze z jakąś tam maskotką, ale na ten czas tu i teraz one czują się bezpieczniej, lepiej zasypiają, w tym inkubatorze czują się lepiej, więc bez stresu szybciej zdrowieją i szybciej mogą trafić do swoich rodziców. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby takie maskotki powstawały i jeśli byście byli zainteresowani, to bardzo Was zachęcam. Ja na pewno będę tutaj jeszcze bardzo często opowiadać o tych ośmiorniczkach. Będę Was jeszcze tym bardziej zachęcać właśnie, żebyście zaglądali na stronę, na wszystkie social media tej fundacji, żebyście się dowiedzieli dużo więcej, może będzie coś nowego, na pewno będę mówić. No, więc tutaj już jako kolejny projekt szykuje się druga ośmiorniczka, która też bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko powstają, więc no to jest tak naprawdę tylko, myślę, że idealny projekt taki w międzyczasie, bo można szybko zapamiętać, szczególnie te matki się robi bardzo szybko, 8 razy takie same. Jak to ośmiorniczka. Więc robi się bardzo szybko, przyjemnie. No i tutaj oczywiście no, można wyhaftować. Tutaj takie oczka nie trzeba. Nic trudnego, a naprawdę bardzo szczytny i piękny gest. Więc mam nadzieję, że przyłączycie się razem do mnie. Drugą sprawą, oczywiście już wspomniałam na temat meduz. I ja też się zastanawiam. Możliwe, że zrobię meduzy. Na razie niestety nie mam włóczki takiej fioletowej, która by pasowała do tego projektu. No bo tam wiadomo, też są odpowiednie wytyczne. Zapraszam Was serdecznie do strony, do Facebooka, do grupy na Facebooku, na stronę instagramową. Tam są wszystkie potrzebne informacje. Ja po prostu nie chcę tutaj czegoś źle za bardzo powiedzieć na ten moment. No a też tam, będąc na bieżąco właśnie przy takich stronach, też będziecie wiedzieć, bo ponieważ ta akcja z meduzami jest naprawdę bardzo świeża, bym powiedziała. Ale z drugiej strony też myślę, że jeśli na przykład macie dzieci małe albo ktoś w waszej rodzinie jest w ciąży i będzie za niedługo miał dziecko, albo wnuczka, albo no, chrześniaka, czy jakieś małoleństwo ma się pojawić zaraz w rodzinie, to myślę, że też warto zalicytować właśnie taką piękną meduzę w szczytnym celu, która naprawdę realnie może pomóc malutkim dzieciom. Myślę, że to jest bardzo fajne. Kolejną rzeczą, która też jest oczywiście związana z akcją Fundacji Małych Serc, to miałam tutaj taki motek, on jest oczywiście rozwinięty, Wam nie pokażę, ale to jest taki niebiesko-zielony motek, bawełniany, w 100% bawełna, tutaj już wisi coś, to zaraz Wam pokażę. Ja to, ten motek wygrałam kiedyś w jakimś konkursie już teraz nie pamiętam, to chyba było związane z Amigurumi, czyli z tymi maskotkami właśnie na szydełku. Jakiś tam był konkurs na jednej ze stron i ja po prostu wygrałam jeden wzór i właśnie jeden motek. Jednak ten motek nie pasował do tego wzoru, to był po prostu jakiś tam bawełniany i taki właśnie cieniowany. I nie zawsze, no nie wiedziałam co z tego zrobić. I postanowiłam, że zacznę, tutaj już zaczęłam sobie testowo robić, będę robić takie malutkie bryloczki, ośmiorniczki. I właśnie drugą taką fajną, myślę też akcją, przerywnikiem, resztkowym projektem, możecie nazwać sobie jak chcecie, ale naprawdę fajną akcją taką promocyjną, o, fajnie wyglądało teraz, taką akcją promocyjną jest robienie właśnie takich bryloczków, które później można umieścić w różnych miejscach w Polsce razem z ulotką, tak aby właśnie tutaj zachęcić, rozpowszechnić informacje na temat właśnie Fundacji Małych Serc i akcji ośmiorniczek dla wcześniaków. Więc tutaj powstaną właśnie takie breloczki. Już mam właśnie te końcówki, miałam wziąć ze sobą, ale myślę, że kiedyś Wam pokazywałam, że kupiłam właśnie takie łańcuszek z kółeczkiem, właśnie takie jak do kluczyków breloczek i będę robić właśnie kolejne właśnie takie w międzyczasie. Tu już sobie troszkę testowałam, jak mi to będzie wychodzić. Taka wychodzi trochę fajna, cieniowana. Myślę, że tutaj już na tym etapie skończę.
dorobię tylko takie króciutkie macki. One oczywiście nie będą takie długie jak w tej oryginalnej ośmiorniczce, ponieważ no to ma być tylko taki mały breloczek, tak żeby za bardzo się nie zahaczał gdzieś przy kluczach, a myślę, że będzie fajnie promować tą cudowną akcję. Więc trochę ich tu, myślę, powstanie. Tak pomyślałam, że sobie chyba zważę, jeszcze zrobię te macki i zważę i sobie mniej więcej sprawdzę, ile mi z tego wyjdzie, albo po prostu będę robić i aż zużyję cały ten moteczek. Więc to jest taki mój projekt super w międzyczasie, ale myślę, że naprawdę bardzo, bardzo ważny i bardzo się cieszę, że zostałam poproszona tak naprawdę o no coś, co nie spodziewałabym się, ponieważ też nie mam jakiegoś wielkiego konta ani tu, ani na Instagramie, więc było to dość duże zaskoczenie. Z drugiej strony też trochę myślałam, czy ja po prostu podołam, no bo to jednak jest troszeczkę wyzwanie i czy nadaje się do takich rzeczy, bo nigdy nie byłam danego sensu ambasadorem, nie wiem jakby to powiedzieć, że miała być to tak typu współpraca, chociaż no dziwnie trochę by brzmiała współpraca moim zdaniem. Nie wiem, jak to do końca nazwać. Ja stwierdziłam, że właśnie takie trochę jak nazwanie ambasadorem myślę, że najbardziej trafnie tutaj odpowiada, ponieważ ja dzielę się tylko z Wami tym, co uważam, że jest bardzo ważne i dlaczego by nie? I jestem naprawdę z tego dumna, że działam, tak. Więc moja Fiordzia, co prawda, miała już piękną sesję tutaj nad fiordem, no ale niestety nie mogę się z Wami tą sesją podzielić, ponieważ wiem, że dość dużo osób później sugeruje się, jak się okazało, tymi zdjęciami i po prostu ja wiem, Fiordzia nie trafi do małych dzieci, ale inne wolontariuszki też chcą zrobić sobie takie piękne zdjęcie gdzieś w piasku, na mchu i tak dalej, i tak dalej. Nie myśląc o tym, że te maskotki później trafiają do inkubatorów, gdzie te malutkie dzieci są naprawdę narażone już od samych pierwszych chwil życia. I no to jest trochę takie, jak dla mnie, bez sensu, żeby im dodatkowo jeszcze dokładać te niebezpieczeństwa, od których próbują je właśnie przez inkubator trochę odizolować. Dlatego no nie pokażę Wam, a naprawdę piękne mi zdjęcia wyszły, ale rozumiem, o co chodzi. Też nie chcę, żeby ktoś po prostu stwierdził później, no ale ja zrobiłam. No co prawda, jak mówię, moja ta Fiordzia, oczywiście ja ją sobie tutaj od spodu odznaczę, żeby od tej drugiej Fiordzi klona, powiedzmy, Fiordzi 2, się mi nie pomyliła. Moja Fiordzia zostanie ze mną już na zawsze. To jest taka moja pamiątka troszkę, właśnie będzie taką pamiątką tej pięknej współpracy, chociaż mam nadzieję, że bardzo szybko ta współpraca się nie zakończy, że jednak zostanę na dłużej tym ambasadorem, zobaczymy, mam nadzieję, że ta moja twarz nie zniechęci za bardzo nikogo do brania udziału w tej akcji, do bycia wolontariuszem, a wręcz przeciwnie, że zachęcę troszkę więcej osób, żeby właśnie do tego grona wolontariuszy, pomocników, sponsorów się przyłączyły. No bo tak jak mówiłam, no jeśli nie potrafisz szydełkować, możesz... Też jest opcja na drutach, chociaż na drutach bardzo mało powstaje, ale w tym właśnie poradniku wolontariusza jest też wzór na druty. Ja to prawda nie próbowałam. Ja za bardzo boję się takich małych obwodów na drutach, więc nawet wątpię, żebym próbowała, ale jest możliwość. Rzadko kiedy się zdarza, ponieważ no nie wiem, czy po prostu te są łatwiejsze, są bardziej rozpowszechnione. Większość woli na szydełku, nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale też wiem, że jest taka opcja. Ale poza zakupem medus, ewentualnie można też wesprzeć poprzez wpłatę na zbiórkę, poprzez Patronite. Można też na zrzutce wykupić kolorowanki, książeczki. Tak naprawdę bardzo często pojawiają się też takie tymczasowe akcje, jak jakieś licytacje, więc naprawdę... Ja się zastanawiam, ile razy w tym odcinku ja powiedziałam naprawdę, bo tak zaczęłam sobie z tyłu głowy myśleć, co ja mówię i naprawdę, naprawdę powiadam Wam. Tak mi się teraz skojarzyło. Ale chodzi o to, że już mi świeci słońce w oko i nic nie widzę.
Nie no, śmieję się. Naprawdę, jak widzicie, humor mi się poprawił. Chyba to przez to piękne słońce, które się znowu pojawiło. Naprawdę wróciłam. Wróciłam, o tym powiedziałam. Wróciły mi chęci do dziergania, do dziubania, do szydełkowania. No i myślę, że tak zostanie i powstanie dużo więcej takich właśnie ośmiorniczek. Ale tak jak mówię, najpierw chcę zrobić tą ośmiorniczkę próbną, która pójdzie na takie 100% sprawdzenie. I tak właśnie też wszyscy wolontariusze przed robieniem maskotek robią właśnie taką próbną ośmiorniczkę, która jest oceniana. Jest oczywiście później mówione, jeśli ośmiorniczka nie przeszła pozytywnie tej oceny, no to jest oczywiście wyjaśnione dlaczego, jaki jest powód, co by trzeba było zmienić. Jest podpowiadane, co może być nie tak, tak żeby jednak spróbować i zrobić tą idealną ośmiorniczkę. No bo właśnie takie tylko idealne, z tymi supermocami trafiają do tych maleństw, do inkubatorów i to myślę jest najważniejsze, żeby się dzielić tą pasją, żeby tak naprawdę ta... Kurczę, no coś mam dzisiaj z tym naprawdę, wybaczcie mi, naprawdę mi wybaczcie. Coś dzisiaj się wzięło na te słówko. Czasami widzę, że mam takie dni, że jakieś tam słówko mi co chwilę wpada i... Aż sama zwracam na to uwagę, że danego dnia mówię to słówko zbyt często. Nie wiem, dlaczego tak jest. Głównie jest to w sumie, nie wiem, czy w norweskim, jak mówię po norwesku, ale na pewno w polskim tak mam. Więc nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mam nadzieję, że nie będzie to wam aż tak przeszkadzać. Nie wiem, czy w ogóle byście zauważyli, gdybym tego nie... Ja nie zwróciła na to uwagi. Ale wracając do Fiordzi... Fiordzia was zachęca do brania udziału. Napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie przeczytam, czy słyszeliście o tej akcji, czy lubicie tą akcję, czy wspieracie tą akcję, czy obserwujecie fundację na Instagramie, czy na Facebooku, czy jesteście w tej grupie ogólnej, do której można się przyłączyć i tam bardzo często pojawiają się właśnie jakieś ciekawe, takie tymczasowe też akcje prowadzone na zbiórkę, na zakup materiałów dla wolontariuszy, bo właśnie, będąc wolontariuszem, wy otrzymacie paczuszkę z dedykowaną właśnie włóczką i to musi być tylko ta dedykowana włóczka, ponieważ no, ona jest przetestowana i chociażby fundacja chciała powiększyć, bo bardzo często są też pytania, czy może być włóczka, którą mam w domu. Oczywiście, że może być włóczka, którą macie w domu, ale, no niestety jest te ale, bo musi być to włóczka. Przede wszystkim ta, która jest wyróżniona w włóczkach, które są wymagane. Nie może to być żadna inna. Nie chcę teraz tutaj mówić, jaka to jest włóczka, ponieważ może się, ktoś będzie oglądał później, może się to zmienić, no ale też trochę zachęcam do tego, żeby właśnie zajrzeć tam. Dostaniecie cały poradnik wolontariusza, jeśli już się zgłosicie i tam będą wszystkie wytyczne. No i oczywiście można z tych robić, jeśli macie w swoich zapasach jakieś resztki tych włóczek, które się nadają, to oczywiście można z tych włóczek robić. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie parametry zachować i oczywiście o wszystkim, co by było was, co by was interesowało, nie dość, że będzie właśnie w poradniku, to będzie właśnie w tych krótkich filmikach, które ja mam przyjemność nagrywać. Fiordzia, ja się nie mogę na nią napatrzeć, one są przesłodziutkie. Tym bardziej, tyle fajnie w tym tle pasuje, na niebieskim fiordzie. O, nawet fajnie sobie siedzi, jakby ją postawić. Może niekoniecznie na mojej ręce, ale by nawet siedziała, jakby się ktoś uparł. Więc no, myślę, że takie maskotki są przecudowne. Oczywiście moja córka już mi marudzi, że ona by taką chciała, ale czerwoną. Druga już by taką chciała, ale różową. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Najchętniej, no i tak, jak wyślę tą ośmiorniczkę na przetestowanie, no to możliwe, że im zrobię takie tylko tymczasowe. Troszkę pozmieniam, ale domyślam się, że chyba bardziej zrobię im właśnie meduzy. Tak, żeby się mi trochę rozróżniały, żeby nie były identycznie tak same jak ośmiorniczki. No ale to jeszcze zobaczymy. Najważniejsze jest dla mnie, żeby właśnie moja próbna ośmiorniczka Fiordzia 2 przeszła pozytywnie ocenę właśnie tego, jak ja wykonuję tą ośmiorniczkę i żeby wszystko było ok. I żeby ta ośmiorniczka przeszła jak najlepiej, to
i żeby mogła być, żeby mogła dziergać po prostu dalej dla wcześniaczków. Także bardzo Was zachęcam. Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Taki mój jubileuszowy odcinek, 50. Ja to będę powtarzać chyba jeszcze przez jakiś czas sobie w głowie, razem z tym naprawdę. No ale naprawdę zachęcam Was do takich akcji. Jak wiecie, ja lubię się angażować w takie różne rzeczy. A tym bardziej, jak wiem, że mogę pomóc komuś tak naprawdę tylko swoją pasją, bo nie kosztuje dużo. Czas jest cenny, ale jeśli możemy właśnie dać ten czas dla kogoś, no to nie ma nic cenniejszego, moim zdaniem. Więc z tym Was zostawiam. Tak naprawdę, miałam nadzieję, ponieważ dzisiaj mam moją jedną z ulubionych sukienek, tą zieloną, miałam nadzieję, że zrobi się dość chłodno, żeby mogła jakieś moje rękodzieło przywdziać. No ale można powiedzieć, mam jakieś jedno rękodzieło, ponieważ mam moje kolczyki z kwadratów. I od razu przypominam o Kalu, All Granny Squares u Agi i Ewy, Pleciona Crochet i Aga Kuczyńska na Instagramie. I właśnie za niedługo będą właśnie robione różne rzeczy z kwadratów. Po prostu, jeśli macie jakiś pomysł, coś chcecie zrobić, czy z moich tutoriali nawet, czy nie z moich, oczywiście fajnie jest robić to w grupie, że tam też będzie troszkę więcej rzeczy. No i tutaj jest jeden z takich małych inspiracji, tipsów, powiedzmy, że można zrobić sobie kolczyki. No ale od razu, no mówię, ja sobie chciałam przywdziać moją piękną chustę według wzoru Iwonki Erickson, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Wisła Shawl. Jak widać, o, trochę mi się zgięła, ale była teraz w szafie dłuższy czas. I chciałam sobie właśnie ją tak przywdziać tutaj troszeczkę. Ale słońce nie zachodzi, więc się trochę opatulę tutaj, żeby Wam trochę pokazać. Idealnie moim zdaniem pasuje te farbowanie Wiosenna Burza od Boho Yarns. Idealnie mi pasuje właśnie do tej sukienki i lubię właśnie nosić ją, tą chustę razem z tą sukienką. Pasuje idealnie jeszcze te piękne fale, które imitują właśnie tą Wisłę. No, pięknie to wygląda, naprawdę ładny akcent. Nawet do tych kolczyków pasuje. Złoty, dzisiaj może być trochę złoty. Muszę to swoje monstery skończyć. Nie skończyłam monster, więc monstera no, na pewno by pasowała, ponieważ tutaj na tej sukience mam monsterę nawet, więc monstera by bardziej pasowała akurat do tego outfitu. No ale fajnie by też wyglądał taki duży z monsterą. Myślę, że bym też takie chyba zrobię. Jak widzicie, już mi wena wróciła. Bardzo dziękuję za te Wasze życzenia wszystkie. Trzymanie kciuków, żeby mi ta właśnie wena wróciła. O, już mi się za gorąco zrobiło. Wybaczcie, muszę ściągnąć jednak. Tu położę. Już mi wena wróciła. Dziękuję za te wszystkie życzenia, które trzymania kciuki, te wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. I tak, czasami po prostu bywa. Życie życiem, plany planami, no a chęci, jak nie ma chęci, no to trudno. Czasem trzeba powiedzieć stop, wcisnąć pauzę, odpocząć i po prostu pobyć samemu ze sobą, z rodziną, podpoczywać. Tym bardziej, że ostatnio częściej chodzę z mężem na spacerki, co bardzo doceniam. On też bardzo docenia ten czas, więc no nie powiem, że coś za coś, ponieważ nie chciałabym wybierać, co dla mnie jest ważniejsze, ponieważ te dwa aspekty są dla mnie ważne i fajnie, że mój mąż też zaczyna to zauważać, że no jednak to rękodzieło bardzo też mnie wspiera, bardzo mi pomaga, więc muszę to balansować i jak teraz jeszcze dowiedział się, że zostałam ambasadorem, to stwierdził, że ty? A czemu ty? Nie mieli nikogo innego, jakiegoś bardziej znanego, więc też się trochę zdziwiłam i takie same miał właśnie przekonania, że zdziwił się, że akurat ja, ale pod takim trochę względem, że no nie sądził, że jestem aż tak znana, powiedzmy. No ale parę razy słuchał akurat, słuchał, był zmuszony, można powiedzieć, słuchać, kiedy ja słucham jakieś podcasty i parę razy gdzieś tam inne dziewczyny o mnie wspomniały, to on też z takim zdziwieniem, nawet już po samym Fjordlana, to on już kojarzy, że to jest o mnie mowa, więc chociaż ja nigdzie nie mam tego oficjalnie, ale on też
Zauważyłam, że czasami do mnie też zerka. Podcastów co prawda nie ogląda, bo mówi, żeby się zanudził chyba. Ale czasami słyszę, jak nagrywam w drugim pokoju, więc swoją część ma. On oczywiście ma swoje pasje, ja mam swoje i fajnie, że też potrafimy się tym dzielić wzajemnie. Także tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania nie tylko tego kanału, ale także kanału Fundacji Małych Serc Ośmiorniczki dla Wcześniaków, który mam przyjemność zostać ambasadorem. I zapraszam Was do subskrybowania także ich kanału na YouTubie, gdzie już niedługo będziecie mogli troszkę więcej mnie pooglądać, chociaż bardziej będę mówić tylko o ośmiorniczkach, nie o tych rzeczach, które mówię z Wami tutaj, ale oczywiście podcasty nie zaprzestają. 50. odcinek to dopiero półmetek do setki, więc lecimy dalej z tymi podcastami, z dzierganiem. Dajcie znać, co aktualnie macie, jakie macie plany. No i życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia. Pa!